przede wszystkim główna bohaterka, Monika Borecka. Małgosia Korzochowska w tym sezonie gra trochę inną już Monikę Borecką, zajętą przede wszystkim swoim dzieckiem, wychowaniem dziecka, swoimi rodzinnymi sprawami. Życie w showbiznesie poszło w odstawkę, w związku z tym jej kostium automatycznie również się zmienił. Oczywiście zostajemy w estetyce, którą stworzyłyśmy z Małgosią w drugiej szansie, ale ewidentnie te kostiumy są mniej wyjściowe, mniej takie czerwono-dywanowe. Więcej czasu Monika Borecka spędza w domu z dzieckiem, więc są miękkie materiały, bawełna, coś co jest przyjemne dla ciała i w czym normalnie kobieta w domu chodzi, prawda, w takich sytuacjach. A czy to jest tak, że przed każdym sezonem spotyka się pani z Małgosią Korzuchowską i pokazuje jakieś swoje pomysły, cały plik i dyskutujecie, co ona założy, co nie założy? Tak i nie. Często te dyskusje przeprowadzamy przez telefon trochę, później ustalamy różne priorytety w sezonie, ale też na bieżąco po prostu bardzo dużo rozmawiamy przed bardzo jakimiś tam takimi ważnymi scenami, czy Monika Borecka założyłaby tą sukienkę, czy może by poszła tak do pracy, co by założyła w takiej sytuacji, jakby wygląda. No, filtrujemy nasze wyobraźnie na temat Moniki Boreckiej z Małgosią wspólnie i wybieramy coś, co jest najbardziej trafne. Wiem, że przed chwilą tutaj się dowiedziałam, że bardzo wiele jest kobiet zapytań o różne części garderoby. Nie wiedziałam, że oczywiście Małgosia wzbudza duże zainteresowanie kobiet i jest ikoną i się kobiety lubią wyglądać tak jak ona, ale tutaj w tej sytuacji jeszcze do tego dochodzi Monika Borecka, czyli lubią wyglądać tak jak Monika Borecka, czyli mam jakiś tutaj mały wpływ na to i strasznie się cieszę, bo to jest dla nas ogromny komplement i to znaczy, że moja pasja do tworzenia kostiumów się sprawdza. Ale czy było tak, bo jednak pani na modzie się zna najlepiej, jest pani przecież specjalistką w tej dziedzinie. Dziękuję. I czy było tak, że wymyśliła pani jakąś piękną kreację, w której widziała Monikę, a Gosia mówi nie, a pani próbowała postawić na swoim, mówi, słuchaj, nie. Monika to musi założyć. Nie, nigdy takiej sytuacji nie było. Ja uważam, że praca na planie, praca w telewizji to jest praca zespołowa. My musimy się rozumieć, musimy grać do jednej bramki. Aktor musi się czuć w kostiumie komfortowo, musi być przekonany do tego, że to właśnie tak powinien wyglądać w tej scenie. Albo w tym serialu, w tej postaci, musi mieć komfort. Nigdy w życiu się tak nie zachowuje. Uważam, że to w ogóle nie ma sensu i w ogóle nie ma takich sytuacji. Mniej więcej wydaje mi się, że dogadujemy się świetnie z Gosią. Mamy podobny sposób myślenia o modzie i o wspólną jakby estetykę. I ta Monika Borecka nas połączyła w taki naturalny sposób, więc takich sytuacji akurat tutaj w tej sytuacji, w tym serialu nie ma. A czy jak Gosia na przykład wybiera się gdzieś na czerwony dywan, to czasem do pani dzwoni i mówi, słuchaj, potrzebuję sukienki, co byś mi poradziła, co teraz jest modne? Nie. Raczej jeśli już są takie prywatne rozmowy, no to takie po prostu gdzieś na planie pokazuje mi zdjęciem, co myślisz o tej, ja mówię, o super, albo nie, albo to takie po prostu, raczej to są koleżeńsko-babskie rozmowy takie przyjacielskie niż zawodowe na pewno. A czy zdarzyło się, że któryś z aktorów tutaj w drugiej szansie tak pokochał swój strój, że poprosił, czy mógłby go na przykład odkupić, czy wziąć do siebie do domu? Tak, bywają takie sytuacje, bywają, że aktorzy coś im się podoba i to ten serial jest bardzo współczesnym serialem, w związku z tym dlatego to się może zdarzyć, tak.
A jakby tak podsumować w liczbach mniej więcej, to na przykład przy tym sezonie, ile musiała pani przygotować kreacji dla Moniki? Ojejku, nie, z matematyki jestem kiepska, to 5 liczę, powyżej 5 mam problemy. No, myślę sobie, że ten sezon jest spokojniejszy, jeśli chodzi właśnie kostiumowo. Jest mniej tych takich spektakularnych scen, wielkich wyjść i tak dalej, ale znowu z drugiej strony trzeba było się zastanowić, jak pokazać Monikę w sposób naturalny, a atrakcyjny, w taki właśnie domowy sposób. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.